Dzień dobry. Witam Państwa w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Ja nazywam się Rafał Leśkiewicz, jestem zastępcą dyrektora Biura Badań Historycznych, biura, które organizuje dzisiejszą dyskusję. Dyskusję zatytułowaną Wołyń pod okupacją niemiecką. Bardzo się cieszę, że ten temat zainteresował Państwa i tak licznie Państwo przybyliście na dzisiejsze spotkanie, mimo pory, mimo końca tygodnia. Tematyka, którą dzisiaj zajmą się nasi wybitni specjaliści, których za chwilę przedstawię, jest tematyką bardzo żywą, bardzo ważną i istotną w badaniach najnowszej historii Polski i myślę, że perspektywa pokazania problematyki Wołynia pod okupacją niemiecką, ale także dotknięcia tego najbardziej dramatycznego okresu w historii Wołynia, a mianowicie ludobójstwa Ukraińców na Polakach w trakcie dużej operacji organizowanej przez nacjonalistów ukraińskich, również dzisiaj podczas tej dyskusji będzie podjęta. Mam nadzieję, że grono dyskutantów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, gwarantuje bardzo wysoki poziom dzisiejszej dyskusji i tym samym chciałbym przywitać naszych dzisiejszych dyskutantów. Bardzo serdecznie witam wśród nas panią Ewę Siemaszko, wybitną specjalistkę zajmującą się problematyką zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Witam bardzo serdecznie pana profesora Grzegorza Motykę, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam również pana profesora Grzegorza Mazura z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie ma z nami pana doktora Andrzeja Chmielarza. W ostatniej chwili poinformował nas, że się rozchorował, więc go w dniu dzisiejszym nie będzie. Natomiast dyskusję poprowadzi pan doktor habilitowany Waldemar Grabowski, reprezentujący Biuro Badań Historycznych IPN. I pozwólcie państwo, że oddam głos prowadzącemu dyskusję, panu profesorowi Grabowskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za otworzenie naszego dzisiejszego spotkania i szanowni państwo, ponieważ tematów do poruszenia jest całkiem sporo, a mamy ograniczony czas naszej dyskusji, w związku z tym jakby nie przedłużając już, chciałbym rozpocząć naszą dyskusję. Zasadniczym tematem, tak jak mówił pan dyrektor, jest Wołyń pod okupacją niemiecką, natomiast no jako wstęp, prawda, do tego głównego tematu prosiłbym państwa o przynajmniej krótkie wypowiedzi na temat sytuacji na Wołyniu, jaka panowała od wybuchu wojny, czyli od września 1939 roku do czerwca 1941. I pani Ewo, pani może zacznie? Bardzo, bardzo proszę. Proszę, są mikrofony, bardzo proszę. Proszę państwa, wybuch II wojny światowej pokazał dość zaskakującą dla wielu Polaków sytuację, mianowicie okazało się, że część społeczeństwa ukraińskiego jest bardzo negatywnie nastawiona do Polaków, do państwa polskiego, o czym, z czego wcześniej nie wszyscy sobie zdawali sprawę. Oczywiście władze państwowe, policja wiedziały o istnieniu Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, która oczywiście była zdecydowanie antypolska i antypaństwowa. Władze również zdawały sobie sprawę z działalności organizacji ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, która od przynajmniej połowy lat 30. rozwijała stopniowo swoje struktury i we wrześniu 1939 roku, zanim jeszcze wkroczyli Sowieci, a więc w trakcie zmagań Polski z Niemcami, już dochodziło do
ekscesów antypolskich, mianowicie do rozbrajania żołnierzy, ataków na urzędy, zdejmowanie godła państwowego, a także i mordy. Mordy głównie uchodźców, żołnierzy i wybranych osób będących przedstawicielami władz Polski. Okupacja sowiecka, oprócz tego pierwszego okresu, kiedy to zanim władza sowiecka po 17 września okrzepła i opanowała sytuację, to kolejne miesiące przyniosły społeczności polskiej duży ubytek najwartościowszych elementów państwowo-twórczych, elementów, które były zdolne do działań kierowniczych, osadników wojskowych, którzy byli przecież doskonale wykwalifikowani pod względem militarnym. A więc był to dla późniejszego czasu ogromny ubytek tych wartościowych elementów, które w przyszłości, gdyby ostały się na Wołyniu, zmieniłyby także sytuację Polaków, począwszy od 1941 roku. Więc tyle takiego nawiązania do późniejszych czasów, tła, które rzutowała ta okupacja sowiecka na wydarzenia podczas okupacji niemieckiej. Bardzo dziękuję. Może pan profesor Mazur teraz bym prosił bardzo. Ja bym powiedział w ten sposób. Oczywiście lata 39-41 to okres niesłychanie trudny. Społeczeństwo polskie usiłowało wtedy zorganizować podziemie. Miały miejsce wtedy próby utworzenia Związku Walki Zbrojnej i tutaj te próby kierował tym pułkownik Tadeusz Majewski, ale to bardzo szybko zostało rozbite przez NKWD. Majewski został aresztowany. Jego adiutant, który objął funkcję po nim komendanta, okazał się agentem NKWD. I ten adiutant przeszedł przez granicę do Warszawy, zameldował Roweckiemu o sytuacji na Wołyniu, gdzie praktycznie rzecz biorąc ZWZ zostało już rozbite, przestało istnieć i później był przewodnikiem w drodze do Lwowa pułkownika Okulickiego, który szedł do Lwowa, aby objąć stanowisko komendanta ZWZ okupacji sowieckiej. W związku z czym możliwości działania na terenie okupacji sowieckiej Okulickiego od samego początku były dość iluzoryczne, ponieważ znajdował się pod obserwacją NKWD. Tutaj NKWD od samego początku kontrolowało tę grę. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka rzecz, która wydaje mi się warta podkreślenia. Mianowicie jest opublikowana zresztą relacja pewnej Żydówki i to jest opublikowane właściwie w dokumentach
W dokumentach ani ze Lwowa, ani z Wołynia, ponieważ ona powróciła później do GG. Ale niemniej jednak w swojej relacji zapisała, że przebywając we Lwowie, odnośnie sytuacji we Lwowie, że jeśli chodzi o trzy społeczeństwa, jeśli chodzi o Polaków, Ukraińców i Żydów, te animozje między nimi w dalszym ciągu istniały, funkcjonowały i władza radziecka wykorzystywała w celu rządzenia. W dalszym ciągu te animozje ułatwiały Sowietom rządzenie okupowanymi terenami. I aczkolwiek dotyczyło to Lwowa, to tę opinię ja bym rozciągnął na teren także całej Galicji Wschodniej, Małopolski Wschodniej, a także Wołynia. Ponieważ te konflikty jeszcze sprzed wybuchu wojny, jeszcze z okresu międzywojennego, o których tutaj można powiedzieć, można mówić, ale jeśli będziemy na ten temat mówić, to zaczniemy wchodzić w najróżniejsze tematy i w ten sposób, no, zanim dojdziemy do okupacji niemieckiej, to dość dużo czasu nam upłynie, ale te konflikty były wykorzystywane przez Sowietów w sposób maksymalny. Nie jest to zresztą, powiedziałbym, nic nadzwyczajnego w historii. Wiadomo zawsze, że zdobywcy stosują starą metodę dziel i rządź i wykorzystują konflikty między społeczeństwami podbitymi. I to jest rzecz niestety w jakimś sensie naturalna. I te konflikty również po czerwcu 1941 roku przetrwały na następne miesiące. I może na razie na tym zakończę. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, panie profesorze, o wypowiedź na ten temat. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. To właściwie dodając do tego, uzupełniając to, co już powiedziane, ja bym tak najbardziej ogólnie powiedział, że historia Wołynia w tym okresie jest dosyć podobna do wszystkich terenów, które znalazły się pod okupacją sowiecką. I widzimy taką powtarzalność, to znaczy dywersje ukraińskich nacjonalistów i komunistów, bo to były dwa nurty, można powiedzieć, które no w polskich oczach się zlewały, ale jednak ideologicznie wychodziły z innych korzeni we wrześniu 1939 roku. Próby pacyfikacji tam, gdzie się to w ogóle było możliwe, oddziałów polskich, niekiedy dosyć brutalne, tych wycofujących się przed Armią Czerwoną. Potem sowiecka okupacja z taką jej codziennością, a więc nacjonalizacją wszystkiego, co się tylko dało w końcowym etapie, także próbami kolektywizacji. Jednocześnie zniszczenie polskiego podziemia, a właściwie też przejęcie jego częściowe w ten sposób, o którym mówił profesor Mazur, to znaczy próbowano tworzyć takie siatki podziemia, w których część ludzi, nawet duża część, była rzeczywistymi patriotami, natomiast na ich czele stali de facto agenci NKWD i to się niestety, a przynajmniej w Galicji Wschodniej i na Wołyniu NKWD udało.
Kolejna sprawa to oczywiście te cztery wielkie deportacje, które objęły przecież również Wołyń, a więc w lutym 40 roku osadników wojskowych, w kwietniu rodzin oficerów i policjantów, w czerwcu bieżeńców, czyli tych mieszkańców, obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, którzy uciekli na tereny Związku Sowieckiego, ale nie chcieli się zarejestrować jako obywatele sowieccy, chcieli mieć ten status, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, imigrantów. No i w czerwcu 1941 roku z kolei to już było uderzenie w dużej mierze w ukraińskie podziemie, ponieważ z punktu widzenia sowieckiego ono zaczęło stanowić największy problem. Tutaj znowu obok OUN rozwinęło się z kolei nurt narodowo-demokratyczny i pojawia się już w roku 1940 na Wołyniu, Polesiu Taras Bulba-Borowicz, który tworzy oddziały ukraińskiej powstańczej armii, ale tej powstańczej armii, która nawiązuje do tradycji roku 21 i tych oddziałów Ukraińskiej Republiki Ludowej, petlurowskich, które prowadziły działania partyzanckie przeciwko Sowietom. I wreszcie rok 41, czerwiec, też warto o tym przypomnieć. Z jednej strony Sowieci mordują w więzieniach przebywających tam aresztantów. W Łódzku była szczególnie duża masakra. A z drugiej strony, o czym się często zapomina, na tych terenach Wołynia, właśnie w okolicach między innymi Łódzka, odbywa się jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, właściwie do bitwy pod Łukiem Kurskim największa. Sowieci tracą w tej bitwie masę czołgów, które używają w taki bezsensowny, taktyczny sposób. I to jest o tyle ważne, że po tej bitwie zostaje jednak stosunkowo dużo broni gdzieś tam porzucanej, która potem miejscowa ludność zbiera, chowa i będzie wykorzystywała. Także to nie jest tak, ten czerwiec 41, że Sowieci wchodzą tam jak w masło, jednak odbywają się tam jakieś walki, które no, z punktu widzenia polskiego gdzieś są obok, ale jednak one miały no, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach, jakieś istotne znaczenie. Tutaj jedna rzecz jeszcze, to były oczywiście, ale ja bym do tych wydarzeń dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo tutaj ja bym w sumie potraktował łącznie Wołyń i Małopolskę Wschodnią. I tutaj trzeba powiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które rozegrało się głównie we Lwowie, ale nie tylko. Mianowicie wtedy mają miejsce pogromy, ogromne pogromy, ofiary idą w tysiące, pogromy ludności żydowskiej, pogromy przeprowadzone przez nacjonalistów ukraińskich. I to jest również pewna istotna rzecz, ponieważ wtedy po pierwsze nacjonaliści ukraińscy zaczynają realizować swoje hasło, że przyszła Ukraina to będzie państwo bez mniejszości narodowych i to jest jedna rzecz. Po drugie, to jest to, co w punkcie trzecim deklaracji rządu Jarosława Steczki z 30 czerwca można przeczytać 41 roku, że rząd ukraiński i nowa Ukraina będzie ściśle współpracować z III Rzeszą, która walczy o nowy ład w Europie. Zostało tam to dokładnie expressis verbis napisane. Ten dokument wielokrotnie był opublikowany.
Ja cytuję w tej chwili z pamięci, ale ten dokument jest po prostu, no, jest po prostu znany. Ta deklaracja rządu Jarosława Steczki. Niemiecka decyzja, jeśli chodzi o reakcję na to, była następująca. Ukraina nie będzie państwem. Ukraina ma być terenem niemieckiej kolonizacji. Koniec, kropka. Natomiast jeśli chodzi o pogromy ludności żydowskiej, to tutaj włączyły się w to nawet oddziały milicji. Tej milicji, która została sformowana przez Sowietów. I na ten temat w biografii Rosolińskiego, w biografii Stepana Bandery znajdujemy mnóstwo informacji. Ale do tej pory ten fragment o pogromie Żydów właściwie umykał, ponieważ Polacy głównie, historycy i kresowiacy głównie skupili się na losach polskich. No tak, tak, oczywiście, ale tutaj trzeba oczywiście pamiętać, że wcześniej też działy się rzeczy ważne dotyczące także polskich obywateli. Ja może zakończę na tym. Dziękuję. Bardzo dziękuję naszym dyskutantom za te wypowiedzi, które pozwolą nam bardziej zrozumieć to, co będzie się działo w kolejnych latach na Wołyniu. I chciałbym teraz zaproponować krótkie przedstawienie działalności organizacji struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu. To nam pozwoli też później zrozumieć działalność polską wobec zbrodni ukraińskich. I tu już pan profesor Mazur mówił o Związku Walki Zbrojnej i o pewnych elementach funkcjonowania struktur Związku Walki Zbrojnej na Wołyniu w latach 1939-1941. Oczywiście nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo bardzo historii Okręgu Wołyńskiego Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Niemniej jednak bardzo bym prosił o takie wypowiedzi na temat właśnie Polskiego Państwa Podziemnego. Ja tylko w kilku zdaniach może powiem, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o struktury cywilne, bo to jest mi bliski temat, więc jeżeli chodzi o lata 1939-1941, to tutaj nie mamy właściwie jakichś szerszych informacji na ten temat. Wiemy, że na Wołyniu przebywał krótko przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej okręgowy delegat rządu we Lwowie Władysław Zych. Natomiast jeżeli chodzi o jego jakieś osiągnięcia w tworzeniu tych struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego, to właściwie nic na ten temat nie wiemy. Sytuacja oczywiście się zmieniła po zajęciu terenu Wołynia i w ogóle kresów wschodnich II Rzeczpospolitej przez wojska niemieckie. Sytuacja na Wołyniu była o tyle znacząca, że właściwie dopiero od tego momentu możemy mówić o tworzeniu na dobrą sprawę tych struktur cywilnych. Niemniej jednak te działania początkowe się dość przyciągnęły. W efekcie dopiero w maju 1942 roku został mianowany okręgowy delegat rządu, którym został Kazimierz Banach ze Stronnictwa Ludowego. Jak wiemy, Kazimierz Banach większość czasu spędzał jednak na terenie Generalnego Gubernatorstwa i stamtąd starał się z Warszawy, starał się kierować
działaniami delegatury rządu na Wołyniu, co oczywiście i ze względu na warunki ludnościowe, jakie miały miejsce na Wołyniu, ale też ze względu na trudności komunikacyjne, no, powodowało poważne opóźnienia w przekazywaniu zarówno funduszy, jak i ludzi, utrzymywaniu tej łączności. W efekcie dość późno te struktury zaczęły funkcjonować. One zresztą były zdecydowanie słabsze niż na terenie generalnego gubernatorstwa. Tu jeżeli chodzi o powiatowe delegatury rządu, to bardzo często one ograniczały się do kilku osób ze sobą współpracujących i trudno mówić o prowadzeniu jakiejś szerokiej działalności na tym szczeblu powiatowym. Natomiast oczywiście jedną z najważniejszych struktur to był Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czyli ta milicja Polskiego Państwa Podziemnego, tworzona przez delegaturę rządu. I tutaj na Wołyniu doszło do sytuacji, no, która nie miała miejsca właściwie nigdzie indziej, to znaczy początkowo okręgowy delegat rządu, tak przynajmniej wynika z zachowanych dokumentów, planował tworzenie tej milicji złożonej zarówno z Polaków, jak i z Ukraińców. No, okazało się, że oczywiście ten pomysł był zupełnie nierealny i w efekcie to spowodowało właściwie tylko opóźnienie w formowaniu tych struktur. W efekcie w momencie, kiedy rozpoczęła się już ta akcja prowadzona przez Ukraińców, wymierzona w ludność polską, można powiedzieć, że te struktury, których jednym z zadań była ochrona ludności miejscowej, no, były zorganizowane w minimalnym stopniu. I w minimalnym stopniu też były zaopatrzone w broń. I oczywiście może jeszcze w dalszej dyskusji postaram się na ten temat więcej powiedzieć, natomiast teraz prosiłbym i może zaczniemy od pana profesora Mazura na temat struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu. Ja zacznę od tego, że ten pierwszy okres jest, no, mimo wszystko niezbyt dobrze znany z powodu, jeśli mam na myśli konspirację wojskową, Związek Walki Zbrojnej AK, z powodu dość szczupłej bazy dokumentacyjnej. Wiadomo, że jako pierwsze zainstalowały się tam placówki wywiadu ZWZ-AK, które funkcjonowały dość sprawnie. I wiadomo oczywiście, że struktury ZWZ były od samego początku tworzone, ale znów to wyglądało w ten sposób, że praktycznie rzecz biorąc, po wejściu Niemców zostały wysłane na te tereny ekipy i tak do Lwowa została wysłana ekipa, na czele której stał generał Kazimierz Sawicki w celu zorganizowania od podstaw całej konspiracji na terenie obszaru lwowskiego ZWZ, obszaru, w skład którego wchodziły trzy okręgi: lwowski, tarnopolski, stanisławowski i właśnie okręg Wołyń. I ta ekipa złożona z oficerów przysłanych z Generalnego Gubernatorstwa organizowała praktycznie konspirację na tym terenie. Ho,
Chodziło tutaj, główne było założenie takie, żeby w tej konspiracji nie znaleźli się ludzie, którzy wcześniej mogli współpracować z NKWD. I to była pierwsza sprawa. Druga sprawa, która bardzo szybko się pojawiła, to to, że granice tworzone przez Niemców zaczęły utrudniać zdecydowanie prowadzenie działalności konspiracyjnej, ponieważ Wołyń został włączony do Komisariatu Rzeszy Ukraina. Natomiast trzy pozostałe okręgi zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa. Stworzenie w ten sposób granic dość zaczęło stanowić utrudnienie w komunikacji, w kontaktach konspiracyjnych. Dlatego też w 1942 roku doszło do podporządkowania bezpośredniego Komendy Okręgu Wołyń Komendzie Głównej AK. I od tej pory Komenda Okręgu Wołyń prowadziła prace organizacyjne, właściwie już samodzielnie, powiedziałbym na własną rękę, i czyniła to dość sprawnie. Od samego początku zresztą zaczął narastać problem ukraiński i ten problem zaczął sprawiać coraz poważniejsze kłopoty. I w 1943 roku dochodzi do tego, że Ukraińcy stają się rzeczywiście zasadniczym wrogiem zarówno dla ludności, ale także w ten sposób dla konspiracji polskiej. Bo ich wystąpienia po prostu uniemożliwiają prowadzenie wszelkiej działalności konspiracyjnej. Choć struktury, praktycznie rzecz biorąc, w postaci inspektoratów i obwodów zostały zbudowane, ale te struktury poprzez uderzenia UPA są po prostu niszczone. Ja może na tym póki co zakończę. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja jeszcze się cofnę do czerwca 1941. Rzeczywiście, tak jak panowie tutaj już mówili o pogromach, pan profesor położył akcent na pogrom lwowski, który był najstraszniejszym ze wszystkich i to zrozumiałe. Natomiast te pogromy były również i na Wołyniu, były właściwie prawie w każdym miasteczku, nie mówiąc o miastach. Ale też, tutaj mamy bardzo niewiele danych na ten temat, w tych pogromach także, co prawda niewielu ich było, ale ginęli też Polacy. Oczywiście wytypowani przez ukraińskich działaczy. I te pogromy odbywały się w czerwcu, w lipcu, a nawet jeszcze w sierpniu. I to był taki sygnał dla ludności żydowskiej, że zapowiada się Gehenna, ale też i Polacy mogli z tego wysnuć wnioski, że mogą być też ofiarami. Proszę Państwa, konspiracja na Wołyniu odtwarzała się natychmiast po
po zajęciu przez Niemców Wołynia. Mówię to na podstawie doświadczeń mojej rodziny, bo już na początku lipca moi rodzice zaangażowali się w tworzenie struktur konspiracyjnych, chociaż wrócili właśnie z więzienia w Łódzku po cudem ocaleni z masakry. I wszędzie od razu samoczynnie jak gdyby najbardziej uświadomione, aktywne jednostki przystępowały do tworzenia struktur. One były bardzo długi czas luźnymi strukturami, niepowiązanymi ze sobą, ale też i napływali emisariusze z Generalnego Gubernatorstwa i jak gdyby pobudzali i łączyli poszczególne ośrodki ze sobą. Takie już na poważne powstawanie Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu nastąpiło w 1942 roku. I jednak najpierw konspiracja wojskowa się zorganizowała i okrzepła, a dopiero potem delegatura. Okręgowy delegat rządu pojawił się na Wołyniu dopiero 20 któregoś listopada 1942 roku, a był mianowany, jak tutaj już była podane, w maju. A więc tyle czasu no, nie było bezpośredniego zaangażowania się na tym terenie do tworzenia. Oczywiście dzięki kontaktom osobistym już powstawały wcześniej powiatowe delegatury rządu. Były one tworzone przez ludzi, którzy przed wojną byli pracownikami organów państwowych i samorządowych. Ale tak jak pan profesor Grabowski powiedział, to naprawdę były bardzo skromniutkie struktury, w wielu miejscach ograniczone naprawdę do kilku osób. A jak się czyta wspomnienia Kazimierza Banacha, który był tym okręgowym delegaturem rządu na Wołyń, to no, jest tam nadmuchanie no, struktur, których w ogóle nie było. Nie było poza jakimiś kilkoma miejscowościami, w których on wcześniej no, miał bardzo dobre kontakty, bo byli to działacze Ruchu Ludowego. Sam był przecież czołowym działaczem Stronnictwa Ludowego i tylko w tych miejscowościach, w których no, byli jego przedwojenni współpracownicy, głównie z Uniwersytetów Ludowych, to tam można mówić o tym, że zostały zorganizowane na szczeblu niższym struktury wołyńskiej delegatury rządu. I proszę Państwa, wątek ukraiński. Wątek ukraiński jak gdyby no, już był groźny w 1941-1942 roku. Sam Banach wtedy, kiedy przekraczał granicę między Wołyniem a Generalnym Gubernatorstwem, no, czuł już na własnej skórze zagrożenie ze strony nacjonalistów ukraińskich. Korzystał z opieki i przewodnictwa swoich dawnych uczniów, ale to były jednostki, a sami ci uczniowie no, nawet bali się jego wprowadzać na Wołyń. A więc czuł doskonale tę atmosferę grozy. Zresztą wcześniej ją też poczuł w 1939 roku, kiedy znalazł się jako uchodźca na Wołyniu i też ledwo uszedł z życiem, wycofując się na tereny Zabóg. A więc Banach dobrze znał sytuację. Mimo to 20 lutego 1943 roku, kiedy już mieliśmy pierwsze wielkie zbrodnie, mianowicie
wymordowanie całkowite Parośli i wielu, i wiele zbrodni w tym samym czasie takich punktowych, małych. Banach ogłasza, że podstawowym zadaniem dla społeczeństwa polskiego na Wołyniu jest walka z Niemcami i że ta walka ma być prowadzona wraz z społecznością ukraińską. I tu można się zastanawiać nad tym, no jakimś, no zobaczyć jakieś zaślepienie. Garstka przychylnych dla Polski Ukraińców, z którymi miał w swojej działalności do czynienia w okresie przedwojennym, no przecież nie mogła zadecydować o tym, jaki będzie bieg wydarzeń na Wołyniu. I nie mogła pociągnąć do walki wspólnej z Polakami przeciw Niemcom, nie mogła pociągnąć całej Rzeszy Ukraińskiej, która w międzyczasie bardzo długo, bo jeszcze od lat 30. była indoktrynowana tą zbrodniczą ideologią nacjonalizmu ukraińskiego. I tutaj mamy do czynienia no, z jakimś takim no, nieporozumieniem. A do tego jeszcze te struktury cywilne ze strukturami wojskowymi właściwie w moim odczuciu z inspiracji Banacha wchodziły w konflikty. I to bardzo rzutowało później na możliwości przeciwstawienia się zbrodniom i ochronie ludności polskiej. I jeszcze jeśli chodzi o zbrodnie ukraińskie. Do 1942 roku możemy mówić o spokoju. Spokoju w tym sensie, że nie było morderczych napadów. One się właściwie zaczęły w 1942 roku w różnych punktach Wołynia, w różnym czasie, ale przez cały rok, a zwłaszcza w drugiej połowie 1942 roku mamy do czynienia z atakami na pojedyncze osoby i pojedyncze rodziny. Ja w tej chwili już coraz bardziej jestem przekonana o tym, że te osoby, na które wówczas napadano i je mordowano, były przez ONZ wytypowane jako jednostki, które mogą odegrać znaczącą rolę w organizowaniu późniejszej obrony, a przede wszystkim były podejrzewane o przynależność do konspiracji. I 43 rok, luty, jest przystąpienie ONU do depolonizacji Wołynia. Przepraszam, że tak długo mówiłam, a pan profesor Motyka czekał i czekał. Dziękuję bardzo. I panie profesorze, może pan jeszcze coś doda nam do tego tematu? Tak, no. Znowu tytułem właściwie uzupełnienia tych wątków, które oboje państwo poruszyli. Znaczy, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na ten spór, o którym dużo wiemy z historiografii, chociażby z tej ostatniej książki, wcześniej z książki profesora Ryszarda Torzeckiego, a teraz z książki zupełnie innego charakteru, tak, i z innego charakteru, czyli myślę tu o książce Zechowicza. Sporu pomiędzy właśnie delegaturą, Armią Krajową o stosunek do Ukraińców, do tego, kto jest głównym wrogiem. I to o tyle jest zagmatwane, że w gruncie rzeczy obydwie strony siebie nawzajem oskarżały o bezczynność, o to, że to ci drudzy są winni temu, że doszło do tego typu zaniedbań. Zychowicz przytacza no szereg argumentów, które pokazują, że rzeczywiście wydaje się, że Armia Krajowa no, stawiała jednak na ten blok walki z Niemcami. I tu dochodzimy do wielkiej zagadki w gruncie rzeczy, bo z jednej strony jest ewidentny sukces wywiadowczy, to znaczy jeden z cichociemnych, z żołnierzy Armii Krajowej, który przez długie lata uchodził za dezertera w ogóle. Natomiast w rzeczywistości on realizuje zadanie wywiadowcze, wiąże się z jakimiś grupami cudzoziemskimi, partyzanckimi na Wołyniu. I on na początku 1943 roku wysyła
drogą wywiadowczą meldunek do wywiadu Armii Krajowej, że nacjonaliści ukraińscy przystępują do powstania zbrojnego i elementem tego powstania będzie zniszczenie polskiej społeczności, jeśli ona sama nie wyjedzie, spotkają los żydowski. I nie wiadomo, dlaczego ten meldunek jest w gruncie rzeczy zlekceważony. Właściwie ma się wrażenie, że całe doniesienia wywiadu w tym względzie są odkładane na półkę. To jest jeden z takich tematów, które warto, wydaje mi się, zbadać szerzej. Z tego powodu rzeczywiście wydaje mi się, że zarzut, że te oddziały partyzanckie powstają zbyt późno, bo one, mówię oczywiście o oddziałach partyzanckich Armii Krajowej, bo one powstają dopiero w lipcu 1943 roku, po 11 lipca, po tej krwawej niedzieli. Jest to co najmniej o parę miesięcy za późno. Wydaje się, że zniszczenie Janowej Doliny powinno być takim momentem, który powinien natychmiast postawić w stan pogotowia w całym przedwojennym województwie wszystkie struktury konspiracyjne. Natomiast z drugiej strony także warto na to zwrócić uwagę, że ta Armia Krajowa, tak zmasakrowana, w tak skrajnie trudnej sytuacji, zdobywa się jednak na niesamowity wysiłek, że powstaje 27. Wojska Dywizja Piechoty AK, największa jednostka. Właśnie trudno nawet powiedzieć, że ona jest jednostką partyzancką. Ja świadomie użyłem w jednej ze swoich prac stwierdzenia, że to są właściwie wołyńscy powstańcy, bo oni opanowują znaczny szmat terenu Wołynia. Na tym terenie panują, tam są biało-czerwone flagi, obowiązują polskie prawodawstwo przedwojenne, właściwie jawne. Najpierw prowadzą walki z upowcami, potem rozpoczynają walkę z Niemcami, zawierają taktyczny sojusz z nadchodzącą Armią Czerwoną, zgodnie z decyzjami Warszawy, prowadzą regularne boje z doborowymi jednostkami niemieckimi. Trwa bitwa o Kowel, który jest oblężony, Niemcy go próbują, co im się zresztą udaje, deblokować. I tam walczy doborowy korpus Obergruppenführera Gillego, między innymi dywizja SS Viking. Wszędzie tam, gdzie się wali front, tego typu jednostki Niemcy rzucają i 27 to wytrzymuje. Z powodu, Sowieci zostawiają tak w gruncie rzeczy na uboczu, żeby z ich punktu widzenia najlepiej, żeby ta dywizja sama została unicestwiona przez Niemców. Wpada w kolejne okrążenia, przebija się w końcu na Lubelszczyznę, tam ponownie przystępuje latem 1944 roku do akcji Burza i potem jest rozbrojona przez Sowietów. I dlaczego o tym mówię? Bo w kontekście tego sporu historycznego, który rozgorzał od paru tygodni, to jest właśnie świetny przykład formacji pokazującej, że Polacy, chcieli walczyć z Niemcami i walczyli z Niemcami, proponowali równoprawne zasady, oczekiwali tylko jednego, to znaczy, że będą traktowani jako partnerzy, którym pozwala się samemu wybierać własne władze. Tam nawet nie było, oczywiście wszyscy stali z myślą o tym, że te przedwojenne granice powinny być jak z września 39, ale tam nawet nie było dyskusji o granicach. Przecież ci żołnierze zaakceptowaliby w razie czego jakiś kompromis graniczny wyznaczony przez rząd. Chodziło o spór de facto o to, że skoro podlegają pod Londyn, skoro chcą, żeby Polska była wolna i demokratyczna, to znaczy, że trzeba ich rozbroić. Nie ma mowy o tym, żeby wejść z nimi równorzędny sojusz. I ja bardzo żałuję, że rok temu w gruncie rzeczy odbyło się parę jakichś takich mszy z okazji półokrągłej rocznicy powstania tej dywizji, jej bohaterskiej karty bojowej. Natomiast o jednostkach, o których polskiego podziemia, które mają znacznie mniej chwalebną kartę, a niekiedy bardziej kontrowersyjną, odbywały się huczne uroczystości. I to są po prostu także takie błędy wizerunkowe, na które warto zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, tak właściwie tytułem komentarza do tego, co mówiła pani Ewa, tak?
Bo to jest bardzo ciekawy wątek tego roku 42, bo chociaż rzeczywiście możemy... O Żydach to już, o tym, że oni zostali właśnie zmasakrowani w ciągu roku 42, wymordowani do cna, prawda, i tak dalej, to swoją drogą też można by było mówić, ale chcę powiedzieć o tych pojedynczych zabójstwach, bo jeżeli ta masowa antypolska akcja zaczyna się 9 lutego 43, no to te badania są bardzo ciekawe dotyczące właśnie pojedynczych zabójstw i one także są istotne z punktu widzenia takiej dyskusji historiograficznej, która się toczy, bo jeżeli w tych dyskusjach bardzo często się przytacza, tu nawiązuje, jak ktoś z Państwa śledzi, to od razu zrozumie, o co chodzi, że przed Wołyniem była Chełmszczyzna, gdzie się wskazuje jakieś pojedyncze przykłady zabójstw, no to w gruncie rzeczy na Wołyniu, jak rozumiem, okazuje się, że tych zabójstw było co najmniej tyle, jeśli nie pojedynczych, mówię o tym, w ramach takiej, jeśli można tak powiedzieć, wojny wywiadów, znacznie więcej. Także ja bym zachęcał Panią do opisania tego niezależnie od tej, jak rozumiem, dużej pracy, nawet w jakimś takim oddzielnym tekście, bo to byłoby warte no, takiego wybicia też pokazania takiego jednoznacznego, bo to w tych dyskusjach, które się toczą, byłoby też cennym po prostu argumentem. Dziękuję. Otóż pan profesor, o ile dobrze zrozumiałam, chyba tak, nawiązał do podanego przez redaktora Zychowicza w swojej książce przypadku Łady o pseudonimie Żagiew, który miał wysyłać, znaczy miał znaleźć się w szeregach UPA i na tej podstawie wysłać meldunek do Londynu. Proszę Państwa, zastanawiam się, czy było dwóch Lechów Ładów Żagiew, pseudonimie Żagiew, bo dotychczasowa literatura, mianowicie Tucholski i drugi, który zajmował się wachlarzem, i Chlebowski. Obaj przedstawiają sylwetkę Lecha Adama Łady, pseudonim Żagiew, ale miał też drugi pseudonim Leszek, zupełnie inaczej. Mianowicie był to zrzutek. Ja nie pamiętam, czy był już strącony tu na Wołyń w 41 czy 42. W każdym bądź razie był przydziel po trafieniu na teren Wołynia, był włączony do prac drugiego odcinka wachlarza i wyznaczony na szefa bazy w Równem. W tej bazie pracował około 3 miesięcy, ale tutaj badacze się też trochę różnią co do tego czasu. A potem przejął dowodzenie 36-osobowej grupy Gruzinów, którzy zbiegli z niewoli niemieckiej. I ci Gruzini zgłosili się sami do Polaków, żeby ich włączyć do naszych struktur wojskowych. W związku z czym i prosili o dowódcę Polaka. Miał być początek, wtedy kiedy zbiegli z tej niewoli, byli no, wycieńczeni, niektórzy byli chorzy. I początkowo byli pod opieką bogackiego Francuza z osady Krzywucha, który był również pracownikiem wachlarza i który ich tam no, doprowadził do odpowiedniej formy i chciał być dowódcą tych właśnie tej 36-osobowej grupy.
ze względu na to, że znał dobrze teren, Wołynia i poza tym znał dobrze język rosyjski. A Gruzini rozmawiali po rosyjsku. Żagiew moim zdaniem nie mógł znać języka ukraińskiego. Nie mógł znać dlatego, że po pierwsze urodził się w Rzymie, po drugie nigdy na Wołyniu nie był, po trzecie dopiero wtedy, kiedy został zrzucony. Część wojny spędził i na Węgrzech lub Rumunii i we Francji. Potem dopiero był zrzucony. No i stanął na czele tego oddziału. I tutaj też są różnice, czy ten oddział pod jego dowództwem dokonał pewnych akcji dywersyjnych, czy też jeszcze samodzielnie. Ale koniec dowodzenia przez Ładę Żagwia nastąpił na przełomie 42-43 na skutek sprzeczki pomiędzy też dowódcą tego oddziału gruzińskiego, Gruzinem Aloszą, w czasie której panowie wyciągnęli pistolety i postrzelali się. I było to w okolicy miejscowości Sady Wielkie na Wołyniu w powiecie dubińskim. Tenże Żagiew wtedy zginął na miejscu. Alosza był jeszcze, był ranny, ale jakiś czas żył, ale niestety z ran umarł. Natomiast Gruzini się wkrótce rozproszyli. Prawdopodobnie część była wymordowana przez Własowców, ale czy byli to Własowcy, to też nie mam pewności, a część prawdopodobnie została wchłonięta przez sowieckie oddziały partyzanckie. I proszę Państwa, ja bardzo, bardzo byłabym ciekawa tego dokumentu, na podstawie którego pan redaktor Zychowicz twierdził, że Żagiew wszedł w struktury UPA, a potem jeszcze wysłał meldunek do Londynu. Proszę Państwa, wejście w struktury UPA było niemożliwe. ON miała własną służbę bezpieczeństwa, która miała bzika na punkcie wyłapywania szpiegów, zdrajców, seksotów i wszelkich elementów, które zdaniem ONU mogłyby zaszkodzić sprawie ukraińskiej. I myślę, że pan profesor Motyka zgodzi się ze mną, że żadne wtyki polskie w UPA po prostu nie były możliwe, zwłaszcza wtyki z elementu nieżyjącego na Wołyniu, bo nawet ci Polacy, którzy mieszkali, wychowali się, żyli wśród ludności ukraińskiej, znali doskonale język ukraiński, nie dostali się do struktur UPA. Ja przynajmniej takiego przypadku nie znam. Tytułem uzupełnienia, bo to wcale nie są historie niekompatybilne. Z całą pewnością chodzi o tą samą osobę. Redaktor Zychowicz akurat tak się składa, że to cytował de facto za mną, bo ja znalazłem ten dokument kilkanaście lat temu w Londynie. Oczywiście Żagiew nie wysłał go bezpośrednio sam do Londynu. On trafił w ręce szefa wywiadu Wołyń. Dla mnie też jest ciekawe, czy do Londynu dotarł już w 43 koniec końców tymi kanałami. Wiadomo, tam gdzie go widziałem w SPP, czyli w Studium Polski Podziemnej, to jest była informacja od 45 roku. Czy było tak, że przeszło tą drogą radiową wcześniej, a tam była jakaś kopia 45 roku, tego nie wiem. Jakkolwiek by było, z całą pewnością on przekazał wyżej swoim przełożonym w strukturze organizacyjnej. Tak jak kolega to próbował sprawdzić, to niemożliwe, że on został zablokowany na poziomie Warszawy. To znaczy pierwszy jego przełożony potraktował go poważnie, w Warszawie meldunek ugrzązł i poszedł później.
Tu znowu jest, jak najbardziej wygląda to wszystko wiarygodnie, to znaczy Żagiew, dowodząc tymi Gruzinami, ten dokument mówi, prowadził negocjacje, rozmowy z upowcami. Upowcy podjęli rozmowy z Gruzinami o włączeniu tego oddziału do swojej formacji. I on, czy po rosyjsku, czy po ukraińsku, jak rozumiem, ukrywając swoją tożsamość w trakcie tych rozmów, no, przekazał po prostu treść rozmowy, którą ten podoficer, on co najmniej, jeśli nie wyżej, bo to prawdopodobnie był jakiś co najmniej rejonowy prowidnik, przekazał tym Gruzinom w trakcie rozmów. To wszystko wygląda niezwykle wiarygodnie, zwłaszcza, bo to jest bodajże luty lub marzec 1943 roku. On podaje, że tą rozmowę odbywa w lutym lub w marcu. Chwilę później z całą pewnością ginie, czyli on zginął na początku 1943 roku, chwilę po wysłaniu tego meldunku. I ten oddział Gruzinów to jest ta sama Sotnia UPA, która potem figuruje jako jeden z tych cudzoziemskich oddziałów. I myślę, że ten dowódca tej Sotni ze strony gruzińskiej, Alosza, to jest ten sam Alosza, który zabił w strzelaniu. Oczywiście to trzeba byłoby sprawdzić, bo może być podobny pseudonim i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to wszystko się układa. To znaczy Gruzini nagle uznają, że lepiej im się będzie włączyć do upowców. Staje się jasne, że w tej sytuacji to jeśli sami nie zastrzelą Łady, to mogą podzielić jego los, a jednocześnie nie zmienia to faktu, że on cały czas utrzymywał kontakt drogą wywiadowczą z AK, z całą pewnością służył dobrze państwu polskiemu i tym swoim meldunkiem, prawda, no, dał jednak poważny argument na temat zamiarów banderowskiego kierownictwa. On mówił o tym, że brał udział w rozmowach i słyszał to bezpośrednio. On brał udział w negocjacjach z upowcami. Ja rozumiem, tak to sobie wyobrażam oczywiście, bo nie ma szczegółów tych negocjacji. On mówi po prostu, że w trakcie spotkania od wyższego, nie pamiętam, członka OUN usłyszał taką informację, przekazuje ją wyżej. Możemy tylko domniemywać, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ten oddział gruziński, czy sam Żagiew, a zapewne z paroma Gruzinami, poszli na rozmowy i rozmawiali na temat wejścia w struktury. Padło pytanie o Polaków, tamten wyjaśnił szerzej plan. Więc przynajmniej w tym meldunku jest informacja, że on przekazuje bezpośrednio zasłyszaną informacje i to jest w tym sensie wiarygodne. Rzeczywiście, gdyby było później, gdy on stoi na czele tego oddziału, no to myślę, że wcześniej czy później SB on by się zorientowała. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej dyskusji. Dowiedzieliśmy się niezwykle ciekawych rzeczy. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli może do, no nie ukrywam, zasadniczego punktu naszej dyskusji, czyli do zbrodni ukraińskich. Tu pan profesor Motyka już rozpoczął wczoraj właściwie tą dyskusję, a dzisiaj mieliśmy też tutaj wymianę już informacji na ten temat, kiedy rozpoczęły się te zbrodnie ukraińskie i właściwie tu już mówiliśmy i o 1939 roku, prawda, i o latach późniejszych, natomiast ta zasadnicza fala zbrodni, też mówiła pani Ewa Siemaszko tutaj o roku 1942, też pan profesor Motyka mówił o tym, także chciałbym, żebyśmy, prawda, przeszli do tego wątku, natomiast jeszcze tak gwoli uzupełnienia może naszych wypowiedzi odnośnie powodów opóźnienia w montowaniu akcji przeciwdziałania
zbrodnią ukraińskim. Ja bym zwrócił uwagę na jeden wątek, o którym właściwie jeszcze nie mówiliśmy w ogóle, to znaczy o próbach rozmów polsko-ukraińskich, które toczyły się w Polsce, ale nie tylko w Polsce, i jakie one miały, te rozmowy, czy próby tych rozmów, jaki miały wpływ na to, co się działo na Wołyniu, właśnie jeżeli chodzi o tworzenie polskiej samoobrony i obrony przeciwko zbrodniom ukraińskim. Kto z Państwa by rozpoczął? Może pan profesor Motyka tym razem. Rzeczywiście tych rozmów polsko-ukraińskich było cały szereg w latach wojny i w związku z tym znowu trudno je tak po prostu opisać, bo one się działy na różnych szczeblach. Na Wołyniu rzeczywiście efekt ich był tragiczny, to znaczy z jednej strony koncepcja Banacha realizowana oczywiście w gruncie rzeczy na zlecenie komendanta głównego, to znaczy próba nawiązania dialogu ze środowiskami ukraińskimi, tymi bardziej petlurowskimi. Kończy się, myślę, że w Dominopolu mogła być taka polsko-ukraińska samoobrona, ale tak czy inaczej kończy się to wszystko tragicznie, ponieważ ten oddział zostaje wybity, parlamentariusze zostają zamordowani. Niewykluczone, że no w ten dramatyczny sposób, o którym wszyscy wiedzą. Natomiast czym innym były z kolei rozmowy w Galicji, które trwały też wcześniej, ale zaczęły się na poważnie w końcu latem 43 roku, kiedy podziemie polskie i ukraińskie zaczęło sobie wybijać profesorów i one skończyły się paradoksalnie jedynym takim efektem praktycznym, to znaczy tym, że uznano, że świat akademicki zostaje wyłączony z konfliktu i nawzajem nie będziemy tutaj prowadzili operacji przeciwko środowiskom akademickim, nie będziemy wybijali inteligencji w mieście. I to przeszło w takie rozmowy polsko-ukraińskie, które już miały faktycznie taki formalny charakter, to znaczy z obydwu stron parlamentariusze mieli najwyższe możliwe umocowania, to znaczy ze strony ukraińskiej to prowadził taki referat spraw zagranicznych przy centralnym prowincji OUN, ze strony polskiej to był wywiad okręgu lwowskiego, z tym, że one musiały się skończyć niepowodzeniem, ponieważ no, problem graniczny był nie do rozwiązania. Polacy zakładali, że chodzi o to, żeby opóźnić jakiekolwiek działania zbrojne, militarne czy działania przeciwko ludności cywilnej, żeby słusznie wychodząc z założenia, że im później, tym dla Polaków lepiej, bo wtedy będzie wiadomo, czym się kończy wojna. Z kolei Ukraińcy, doskonale zdając sobie sprawę z intencji polskich, tak naprawdę zakładali, że jedyne, co mogą osiągnąć, to żeby przez polskie podziemie wysłać ekipę do Londynu, która jak już tylko dotrze do Londynu, to miała się natychmiast zameldować w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo chodziło o to, żeby nawiązać, uwiarygodnić się w oczach Brytyjczyków rozmowami z Polakami, ale podjąć bezpośrednie rozmowy z państwami zachodnimi. I to też jest ciekawe, bo przez długie lata było na przykład różnice, kiedy te rozmowy się kończą. Polacy mówili, że na początku 44 roku, Ukraińcy mówili, że latem 44 roku. I rzeczywiście okazuje się, że faktycznie, że bodajże jeszcze w czerwcu, w maju, nie pamiętam w tej chwili dokładnie daty, odbywały się ostatnie spotkania. W jednym z litopisów UPA zostały opublikowane protokoły z tych spotkań i one wyglądają bardzo wiarygodnie. To znaczy ten ostatni protokół jest po prostu wstrząsający, bo Polacy no, w gruncie rzeczy niemal błagają o to, przerwijcie to, co robicie, to jest oczywiste, to co robicie. Ten negocjator w tym meldunku ukraiński pisze, że ależ oczywiście my nic takiego nie robimy. Po czym we wnioskach końcowych
z tych rozmów sam z siebie pisze, a może by tak faktycznie przerwać te akcje, prawda? Że one są już tak krwawe i one właściwie z politycznego sensu nie mają. Ja się aż zdziwiłem, że tego typu dokumenty zostały opublikowane, no, pokazujące w gruncie rzeczy no, taki wstrząsający obraz tego, co się działo latem 1944 roku w Galicji. Dziękuję. Tak się zasłuchałam w tym, co mówił pan profesor, że straciłam wątek, ale już wracam do rzeczywistości. Proszę państwa, ja tak jak i pan profesor uważam, że te rozmowy nie mogły do niczego doprowadzić, właściwie do żadnego kompromisu. Państwo polskie no, musiało stać na stanowisku tych samych granic, które były przed 1939 roku. Musiały taką linię prezentować no, ze względu na społeczeństwo, które miało takie oczekiwania. A ONZ miało wytyczony cel, który realizowało konsekwentnie, do którego się przygotowywało przecież bardzo długo i czekało na okazję, w której to można będzie zrealizować i konsekwentnie to po prostu prowadziło. Ukraina dla Ukraińców. To zresztą nawet było już zawarte w tym akcie 30 czerwca 1941 roku ogłoszenia państwa ukraińskiego, nieszczęsnego zresztą ogłoszenia, bo nic z tego dla Ukraińców nie wyszło. Ale konsekwentnie cały czas Ukraina dla Ukraińców we wszystkich dokumentach ONU, potem UPA, na szkoleniach, na agitacjach, w propagandzie, Ukraina dla Ukraińców i realizowanie tego. Rozmowy na Wołyniu bywały też na niższych szczeblach, nawet takich, bym powiedziała, wiejskich szczeblach. I wszędzie oczywiście kończyły się niepowodzeniem, a cały czas Polacy byli mordowani. I łącznie mogę powiedzieć z obecnego, powiedzmy, etapu moich badań udokumentowanych mam dla lat 39-45, bo Polacy jeszcze ginęli podczas drugiej okupacji sowieckiej w 1944 roku, w 1945 z rąk ukraińskich, a chociaż niewiele. To już 1944-1945 rok to już nie było takich wielkich masakr, tylko pojedyncze ofiary od połowy 1944 roku. To jest udokumentowanych 42 tysiące ofiar, a w tym się mieści, muszę skorzystać ze ściągi, 25 tysięcy ofiar znanych z nazwiska, ale to nie jest wszystko, bo ja mam stosy jeszcze niewprowadzonych do bazy komputerowej nazwisk, a więc ta liczba znanych ofiar z nazwiska będzie się powiększać, natomiast utrzymuję szacunek 60 tysięcy ofiar na Wołyniu, tylko na Wołyniu. Ale przecież jeszcze była Małopolska Wschodnia. Od połowy 1943 roku, proszę państwa, tam przebieg wydarzeń jest analogiczny jak 1942 rok na Wołyniu. Mianowicie giną najpierw pojedyncze osoby, pojedyncze rodziny, niewielkie grupki Polaków i 44 rok już masakry. Dziękuję. Jeśli można, co do tych rozmów. Ja pamiętam, że
kiedyś wiele, wiele lat temu znalazłem dokument, w którym dowódca Armii Krajowej pisał do dowódcy obszaru lwowskiego, że Armii Krajowej, że w przypadku wybuchu planowanego powstania powszechnego nie będę w stanie od razu pośpieszyć z pomocą kresowym Polakom, dlatego też musicie na drodze politycznej, to znaczy na drodze rozmów, doprowadzić do tego, żeby ułożyć sobie stosunki z Ukraińcami. Ponieważ działania, planowane działania w ramach powstania, wiadomo było, że najpierw obejmą teren Generalnego Gubernatorstwa. Dopiero potem, rozszerzając się na zewnątrz, one dojdą do terenów Wołynia czy Małopolski Wschodniej. I to była jedna rzecz. Druga rzecz to to, że te nieżyjący już, ale jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o badanie stosunków polsko-ukraińskich w czasie wojny, mianowicie profesor Ryszard Torzecki, napisał kiedyś artykuł, znakomitą rozprawę na temat tych rozmów. I ten artykuł kończył się słowami, że te rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, bo obie strony właściwie nie miały sobie nic do zaoferowania. I to była bardzo smutna, ale też bardzo prawdziwa konkluzja. Po prostu Ukraińcy mieli swoje cele, natomiast Polacy tutaj chcieli doprowadzić do tego, żeby na drodze rozmów doprowadzić do zaprzestania tych rzezi, tych mordów. No i to nie mogło skończyć się sukcesem. I te rozmowy były prowadzone z udziałem tutaj, pan profesor mówił, z udziałem wielu prominentnych działaczy, ale z tego nic nie wychodziło. Te rozmowy zaczęły przynosić realne, faktyczne rezultaty dopiero w 1944-1945 roku, gdy na te tereny wkroczyła armia radziecka i praktycznie rzecz biorąc konflikt zniknął, ponieważ przyszli panowie z NKWD i zaczęli ustawiać porządki tak, jak oni to widzieli. I koniec. I w tym momencie ofiarą ich działań padli czołowi działacze UPA, a Polacy, no cóż, albo wyjechali przesiedleni do Polski, albo pojechali po otrzymaniu wyroków na zesłanie. Oczywiście. No można tutaj jeszcze... Ale tutaj były różne warianty ludzkich losów. I tutaj ja powiem to, że praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ludzkie losy, to tutaj nie jesteśmy w stanie wszystkich wariantów wymienić.
tutaj po prostu ludzkie przebieg ludzkich losów, ludzkie kolejny życiowe były tak zróżnicowane, że to jest niemożliwe. Proszę Państwa, chciałabym skonstatować, że myśmy się spierali o ziemię. Spieraliśmy się w rozmowach, byliśmy wyżynani, broniliśmy się, walczyliśmy, a to wszystko działo się w sytuacji, w której już te ziemie nie miały być polskie, ale też i ukraińskie, bo przecież w tym czasie już przesądzono, że nie będzie ani wolnej Ukrainy, ani wolnej Polski. I potem była ta ekspatriacja, prawda, tych resztek Polaków, które tam jeszcze się ostały. Więc w sumie sytuacja głęboko tragiczna dla naszej społeczności polskiej, ale też tragiczna dla Ukraińców. Niemniej jednak chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo to mi kiedyś mi to opowiadał jeden z Wołyniaków, który jeszcze był na Wołyniu wtedy, kiedy byli już tam Sowieci, ale jednak Polacy wtedy jeszcze ginęli. Oczywiście nie w takich rozmiarach, to już były naprawdę sporadyczne zdarzenia, ale w takiej terror sowiecki był wtedy. ONZ była i UPA były przecież bezwzględnie przez Sowietów tępione. I w rozmowie z tego Polaka z Ukraińcem, który był zaangażowany najprawdopodobniej w to podziemie ukraińskie, ten Polak go zapytał, no ale mówi, przecież i tak tutaj już są Sowieci, po co jeszcze na nas napadacie? A on odpowiedział ten Ukraińc, Sowieci są, ale my chcemy być sami bez was. Sami chcemy być Sowietami. I proszę Państwa, zostało trochę, kilka tysięcy Polaków zostało na Wołyniu po 45 roku. Oni musieli ukrywać, że są Polakami. W 95 roku miałam rozmowę z komunistą ukraińskim, który tutaj przyjechał do Warszawy i okazało się, że ja znam przewodniczącą Towarzystwa Kultury Polskiej w Łódzku i on ją też bardzo dobrze zna. No i tak jakoś się zgadało, a on mówi do mnie tak, wie pani co, ale ja byłem zdziwiony, że ona jest Polką. Czy o czym to świadczy? To świadczy o tym, że bycie Polakiem było tam niewygodne zarówno dla Ukraińców, jak i dla Sowietów. I to położenie tamtych Polaków jest do dziś, proszę Państwa, tragiczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj już przeszliśmy do tego okresu drugiej okupacji sowieckiej, czy wkroczenia Sowietów w 1944 roku. Z powrotem na Wołyń, jak napisał Grzegorz Chryciuk bodajże 12 lat temu, w momencie zakończenia okupacji niemieckiej na Wołyniu pozostało tam 50% Polaków, którzy jeszcze mieszkali w 1942 roku. Ja bym chciał, żebyśmy się jeszcze zatrzymali nad
głównie na 1943 roku, na wydarzeniach 1943 roku, znaczy z jednej strony zbrodniczej działalności Ukraińców, ale z drugiej strony obrony czy prób obrony przez Polaków, samoobrona polska, prawda, i jak wyglądała ta sytuacja w 1943 roku. Czy pani Ewo, pani rozpocznie? Bardzo proszę. Proszę Państwa, Polacy oczywiście, instynkt ludzki podpowiada, że trzeba chronić swoje życie. No różnie jest on odczuwany i potem realizowany w praktyce, bo byli ludzie, którzy mimo zagrożenia uważali, że nic im się nie stanie, no ponieważ oni nic nikomu złego nie zrobili, więc dlaczego mieliby być zamordowani? No ale oczywiście byli potem mordowani. Proszę Państwa, pierwsze takie odruchy, że trzeba czuwać i dbać o swoje bezpieczeństwo, przed Ukraińcami, to się pojawiło w końcu 1942 roku. W powiatach, głównie w powiecie kostopolskim. Tam powstawały pierwsze warty, bo jeszcze o placówkach samoobrony w tym czasie w ogóle mówić nie można. Polacy chronili się w różnych formach. No podstawowa to było ukrywanie się w czasie, który uznawano za ten najbardziej niebezpieczny, czyli noce, ale później już również i dnie. Ukrywanie się w różnych miejscach, w lesie, w polu, w stodołach, w różnych zakamarkach, a nawet i u ukraińskich przyjaciół. Następnie wystawianie wart, straży, gromadzenie się w pojedynczych, jakichś wybranych zabudowaniach, gdzie schodziły się rodziny, wystawiały warty, które miały ostrzec przed pojawiającą się bojówką ukraińską. No i bardziej już zorganizowane tak zwane placówki samoobrony, polegające na tym, że grupa mężczyzn zdobyła jakąś broń, a nawet nie mając broni palnej, to wyposażała się w jakieś gospodarskie narzędzia. Albo jeszcze były też takie formy udawania, że my jesteśmy uzbrojeni, mianowicie miejscowi stolarze wykonywali atrapy karabinów, z którymi paradowano wokół miejscowości, żeby pokazać, że nie, my się wam nie damy. Ale potem okazywało się, że te takie wiejskie grupy, które miały, prawda, obronić czy ostrzec, no były rozbijane i powstawały większe placówki samoobrony, które gromadziły ludność z okolicy, albo tworzyło, albo kilka miejscowości leżących obok siebie, czysto polskich, tworzyły tak zwaną bazę samoobrony. Ale ta samoobrona stale była narażana na ataki i kolejno wszystkie te mniejsze punkty były likwidowane albo też się same likwidowały w tym sensie, że rezygnowano i ewakuowano się do miasta. Więc takich placówek, które przetrwały do wejścia Sowietów w 1944 roku, było 11. Cztery ośrodki samoobrony, które wydawało się, że są zdolne do odparcia napadów i przetrwania, nie obroniły się i zostały zlikwidowane. Między innymi wśród nich była słynna Huta Stepańska, która w lipcu 1943 roku została
zrównana z ziemią, z ogromną ilość kilkuset, co najmniej kilkuset ofiar. Od połowy lipca mamy tworzenie się oddziałów partyzanckich. W sumie było ich kilkanaście. Niektóre potem się łączyły, mniejsze wchodziły w skład większych. To było 11 takich dobrych, znaczy dobrze zorganizowanych i większych oddziałów, które później weszły w skład 27 Wołyńskiej Dywizji i cztery małe oddziałki, które no dotrwały do 44 roku, no ale potem się oczywiście znikły, po prostu znikły. Front w 44 roku usadowił się mniej więcej w połowie Wołynia, bo przekroczenie granicy przedwojennej nastąpiło na początku stycznia 44 roku w okolicy Sarn. Następnie 2 lutego było zajęte przez Sowietów Równe. Potem kilka dni później Łuck, Ołyka i za Łuckiem front się zatrzymał i ruszył dopiero w lipcu 44 roku, wypierając Niemców w ciągu kilku dni za Bug. I proszę Państwa, no co się działo? Na terenach, które zostały zajęte przez Sowietów, od razu NKWD przystąpiło do likwidowania polskiego podziemia. Wyaresztowywania tych nielicznych pracowników delegatury rządu, bo to były kilkuosobowe grupki, ale konspirację wojskową i mężczyźni byli powoływani do wojska. I w tym momencie Polacy tam, na tych zajętych terenach, stawali się bezbronni. Ale Sowieci znaleźli sposób na ochronę ludności, a równocześnie sposób na likwidowanie ONU i UPA, mianowicie tworzenie tak zwanych istrybitylnych batalionów, do których początkowo wchodzili zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, ale Ukraińcy uciekali, a poza tym okazywali się żołnierzami no, nielojalnymi, mówiąc bardzo oględnie. I w zasadzie potem zostawali tylko Polacy w tych istrybitylnych batalionach, Czesi też, których było około 20 tysięcy na Wołyniu. No i oczywiście Rosjanie, ale też i Ukraińcy zza przedwojennej, czyli z sowieckiej Ukrainy. I te oddziały z jednej strony rzeczywiście zapewniały bezpieczeństwo tym Polakom, którzy byli zgromadzeni w ośrodkach miejskich, a z drugiej strony prowadziły ściganie członków UPA. I tak ukształtowała się w 1944 roku sytuacja na terenach zajętych przez Sowietów, na drugiej połowie Wołynia, gdzie w dalszym ciągu była okupacja niemiecka. Jeszcze działały te nieliczne samoobrony i 27 Wołyńska Dywizja przystąpiła do walki zarówno z UPA dla stworzenia sobie bazy operacyjnej, a potem z Niemcami. Dziękuję bardzo i może pan profesor Motyka, bardzo bym prosił. To właściwie też trudno już coś do tego dodać, tym bardziej, że podejrzewam, że tu pytania czekają, a już dosyć długo rozmawiamy. Ja powiem tylko no, jak najkrócej, to znaczy zwrócę uwagę na to, że ta zorganizowana akcja
OUN i UPA, no właśnie była po prostu zorganizowana, że od 9 lutego 1943 roku do 18 maja 1945 roku, od pierwszej do ostatniej wioski polskiej, od Wołynia można powiedzieć do Lubelszczyzny, gdzie dochodziło do masowych mordów, masowych, gdzie jest przynajmniej 20 ofiar i to jest pewien cykl, a nie po prostu jeden wypadek i koniec na dłuższy czas. Możemy mówić o takiej zorganizowanej operacji ukraińskiego podziemia banderowskiego, przy czym oczywiście także w tym podziemiu są bardzo różne koncepcje, które zmieniają się w zależności od czasu. Widać wyraźnie, o czym wspominał już profesor Mazur, że po wejściu Sowietów następuje takie wyhamowanie, próba zmiany taktyki, co się w końcu właśnie udaje w maju 1945 roku. Natomiast na samym początku z kolei jest spór, jak postępować, jak prowadzić takie antypolskie akcje. I on jest z punktu widzenia ofiar często mało widoczny do tego stopnia, że dyskusja na ten temat ofiary czy ich potomkowie niekiedy odbierali jako wręcz coś obraźliwego, bo spór polegał mniej więcej na tym, że z jednej strony byli zwolennicy takiego, można powiedzieć, z dzisiejszego spojrzenia jugosłowiańskiego modelu, to znaczy zabijamy część ludności, głównie mężczyzn, reszta dostaje ulotki, mają zbiec, potem palić domy, no raczej chodziło o zabicie części i zastraszenie. Natomiast na Wołyniu zwyciężył model, który wymyślił, jeśli można tak powiedzieć, Michał Kołodziński w latach 30. On stworzył, i to nie był koncept, znaczy on wychodził z ideologii, ale to był koncept militarny, on był szefem referatu wojskowego OUN i on wymyślił projekt powstania zbrojnego i ten projekt powstania zbrojnego wpisał w zniszczenie mniejszości polskiej i żydowskiej, przy czym on z góry założył, że będzie to zniszczenie dokonywane właśnie za pomocą takich narzędzi rolniczych. Jemu chodziło o przerażenie ludności, o zmobilizowanie własnej ludności. Myślę, że także o ukrycie całych tych wydarzeń za takim no kozackim nawiązaniem do kozackich powstań. Mimo, że to był no właśnie wychodzący z takich nowoczesnych, nacjonalistycznych koncepcji dokonywania czystek etnicznych projekt. I ten plan, można powiedzieć, był w środowisku kierownictwa banderowskiego dosyć dobrze znany. On był no, omawiany na spotkaniach sztabówek banderowskich i w 1943 roku postanowiono go wdrożyć. I właśnie dlatego te pierwsze zabójstwa są takie okrutne. One są właśnie dokonywane za pomocą narzędzi rolniczych. No bo, ale no, już nie chcę otwierać tutaj pola na dyskusję, ale chodziło między innymi o to, żeby ukryć to, kto stoi za tymi mordami. To w tym sensie się było skuteczne, bo właściwie no, po dziś dzień są dyskusje, próby stwierdzenia, że skoro no, zabijano w ten sposób, to pewnie ludność sama z siebie i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy nie znalazłem, jak się już udało ustalić, kto zabijał polską ludność, to zawsze to byli działacze OUN Bandery. To znaczy zawsze się okazywali, że za tym napadem stała banderowska frakcja OUN. I jedna jeszcze rzecz, też nie chcę rozszerzać, bo wydaje mi się, że pewnie będziemy zmierzali ku końcowi, no ale ważne, żeby powiedzieć o tych polskich akcjach zemsty, w których głównie już na ziemiach dzisiejszej Polski, a nie na samym Wołyniu czy w Galicji Wschodniej zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców, także cywilów. I te dyskusje, które wokół tego trwają, są dlatego też tak trudne, że z jednej strony, zwłaszcza tam, gdzie w takich spektakularnych wypadkach jak Wierzchowiny, chociażby na Lubelszczyźnie w czerwcu 1945 roku, no trudno mówić nawet o takiej bezpośredniej zemście. Natomiast podziemia narodowego w tym regionie. Natomiast najtrudniejsza część tej dyskusji polega na tym,
że o ile Polacy między sobą spierają się, jak ocenić te polskie akcje zemsty, czy mniej, czy bardziej je potępić, czy nawet może usprawiedliwić, ale jednocześnie wszyscy są generalnie zgodni, że to są jednak dwie różne rzeczywistości. Te antypolska akcja UPA i te pojedyncze akcje zemsty. O tyle po ukraińskiej stronie i z punktu ukraińskiego czy ukraińskiej historiografii jest próba postawienia znaku równości. I to jest też takie chwytliwe, bo jak się mówi tak prosto, że tu ginęli przecież kobiety, tu ginęły kobiety i dzieci, tu ginęły kobiety i dzieci, to co to za różnica, że zginęło ich tu kilka czy kilkadziesiąt tysięcy więcej, a tutaj mniej. No jednak to stanowi w tym sensie, proszę Państwa, różnicę, bo inna jest ocena tych czynów od strony no, etyczno-prawnej i dlatego no, pozwalam sobie zwrócić uwagę na to. Inna jest ocena tych czynów, kiedy mówimy o takiej jednej operacji, gdzie od początku do końca, można powiedzieć, te wszystkie masowe zbrodnie, za tymi wszystkimi masowymi zbrodniami stoi cel wyczyszczenia etnicznego potężnego terenu kilku województw, a inaczej się ocenia zbrodnie, które także są zbrodniami, bo giną kobiety i dzieci nie mające nic wspólnego z zabójstwami, ale kiedy no jest intencją tych, którzy dokonują tego, jest właśnie zemsta, nie ma pomysłu na to, żeby, nie ma rozkazów, nawet pomysłów nie ma, żeby wyczyścić ze ludności ukraińskiej jakiś znaczny teren od strony etnicznej. Paradoks polega na tym, no, że takiego czyszczenia etnicznego dokonują już po wojnie komuniści w ramach już takich stalinowskich czystek etnicznych. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan profesor Mazur teraz. Jeśli można, tutaj oczywiście jest jedna rzecz. Właściwie to ta dyskusja mogłaby się tak toczyć, bo stale coraz to nowe rzeczy przychodzą człowiekowi do głowy, przypominają się i to tak się dorzuca. Coraz to właściwie nowy szczegół, który się uważa za ważny. Mnie się też tak przypomniało parę szczegółów. Ja bym tutaj wspomniał o wydanym w sierpniu 1943 roku przez Dmytro Klaczkiewskiego, to był dowódca UPA na Wołyniu. On wydał dokument, w którym mówił, że wszystkie ziemie należące do tej pory do Niemców, Sowietów bądź polskich kolonistów przejdą na własność ukraińskiego chłopstwa. I to miało ogromne znaczenie, bo to był ruch, który miał na celu i w dużym stopniu spełnił tę swoją rolę. Przyciągnięcie wsi ukraińskiej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mianowicie to, że dowództwo UPA doszło do wniosku, ja o tym przeczytałem w książce Peremyśl, Zachidny i Bastion Ukrainy. Jest to książka wydana w 1961 roku w USA. Że dowództwo UPA doszło do wniosku, że Armia Krajowa będzie chciała zrobić coś takiego, mianowicie powtórzyć wydarzenia z 18-19 roku, a więc zrobić powstanie we Lwowie oraz odsiecz na linii Przemyśl-Lwów i druga odsiecz na linii Lublin-Lwów. W związku z czym, co ciekawe, faktycznie były takie plany w dowództwie Armii Krajowej. W związku z czym należy temu z góry przeciwdziałać. I utworzono na Chełmszczyźnie, powstał ponad 100-kilometrowej długości front oddziałów partyzanckich AK i BH z jednej strony i UPA z drugiej strony. Nie będę dodawał,
jak to uderzyło w tamtejszą ludność polską i ukraińską. Płonęły wsie polskie i ukraińskie w straszny sposób. Chciano, jeśli chodzi o dowództwa UPA, uderzyć także w stronę Przemyśla, stworzyć coś takiego drugiego, ale już tego nie zdążono zrobić, ponieważ to był 44 rok. Rozpoczęła się ofensywa pierwszego frontu ukraińskiego i no i kto inny podjął tutaj działania decydujące. I wreszcie taka ostatnia uwaga. Mianowicie, proszę Państwa, ja chciałbym tutaj zauważyć, bo trochę się zajmowałem ukraińską polityką historyczną, a więc tym, co się dzieje na Ukrainie, jeśli chodzi o politykę historyczną w ciągu ostatnich lat. I można przeczytać, że ukraińska polityka historyczna opiera się na tradycji powstań kozackich, na tradycji głodu, hołodomoru i na tradycji OUN-UPA. I ta tradycja, zwłaszcza ta tradycja ostatnia, jest bardzo silnie eksponowana, o czym wszyscy wiemy. Są ulice Stepana Bandery, są marsze, zwłaszcza 1 stycznia, bo 1 stycznia urodził się Stepan Bandera w wielu miastach. No i tradycje hołodomoru, no bo hołodomor pochłonął te no, ładnych parę milionów ofiar. Z tym, że proszę Państwa, my tak się temu przyglądamy i mamy wyrobione opinie na temat organizatorów Hołodomoru, że to byli zbrodniarze. I słusznie, faktycznie, to byli zbrodniarze. Tylko, że proszę Państwa, czy ktoś w Polsce wie, że w tym samym czasie, w 1943 roku, w Indiach, w Bengalu, rządzonym przez Wielką Brytanię, zmarło z głodu 4 miliony ludzi, ponieważ Brytyjczycy uznali, że zboże należy z Indii zawieźć do Europy na Bałkany, bo Churchill stwierdził, że w gruncie rzeczy los Hindusów niezbyt go interesuje. I to są rzeczy, o których nie wiemy, ale tak w gruncie rzeczy dobrze byłoby porównać sobie postępowanie naszych anglosaskich sojuszników i naszych bolszewickich sojuszników. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo naszym dyskutantom, pani Ewie Siemaszko, obu panom profesorom i szanowni państwo, no myślę, że ponieważ już jest dość późna godzina, mamy czas tak na dwa krótkie pytania. Bardzo proszę, tylko naprawdę bardzo proszę o konkretne pytania. Dzień dobry, Konrad Ślusarski. Ja mam takie pytanie, bo w tej całej dyskusji zniknęli Niemcy. Chciałbym prosić o taką krótką informację na temat struktur okupacyjnych niemieckich, a mnie najbardziej interesuje, na ile one były mocne w terenie. Dziękuję. Raczej
zabrać głos w sprawie obrony 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Chcę powiedzieć, że z 6,5 tysiąca żołnierzy dzisiaj żyje około 60 osób. A Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w dalszym ciągu etos tego zgrupowania i dwóch zgrupowań i dywizji kontynuuje. I chciałam zaprosić na mszę świętą w Katedrze Polowej 26 stycznia. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani. Bardzo proszę. I my te dyskusje toczymy od wielu lat, także to nie jest tak, że jak gdyby to, co pan profesor powiedział, że upadło działanie. Nie upadło, aczkolwiek się bardzo osłabiło wraz ze śmiercią pana profesora Władysława Filara. Tak, natomiast bardzo dziękuję pani za wypowiedź i za zaproszenie. Natomiast no, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że tutaj nikt nie podważał zasług 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Wprost przeciwnie, mówiliśmy tutaj z podziwem o działalności tej jednostki Armii Krajowej. Natomiast kto z państwa by pokusił się o odpowiedź na pytanie? Mamy jeszcze jakieś? No to ja króciutko pozdrawiam wszystkich, panią Siemaszko, panu profesorowi. Tylko jedną refleksję, jedno krótkie pytanie. No, zbrodnia wyniknęła z ideologii faszyzmu ukraińskiego Donsowa, który się najbardziej upodobnił do narodowego socjalizmu niemieckiego. Czysta etnicznie Ukraina, żadnych Żydów, Cyganów, Prezlakami, Żydami, komunistami, nawet mniejszość czeską zlikwidować. Tylko Chorwaccy Ustasze mogli dorównać temu zbrodniom i okrucieństwom. Ale pytanie właśnie o Armię Krajową, bo były zarzuty, że Armia Krajowa tam się niedostatecznie przeciwstawiła. Ja rozmawiałem w 2007 roku z żołnierzem, czy z oficerem Armii Krajowej na spotkaniu z panem Poliszczukiem i zapytałem go o te zarzuty. Mnie na świecie wtedy nie było, jak to wyglądało, czy mogli się przeciwstawić temu, czy nie. Proszę pana, on powiedział, ludności ukraińskiej było tam więcej. No starszy facet, siłą rzeczy musiał być starszy w 2007 roku, akowiec, ale jeszcze sprawny, intelektualny. Więc i UPA było więcej, ludności polskiej było mniej, więc i siłą rzeczy nas było mniej, no co mieliśmy zrobić? No tylko tyle. Jak to, bo zarzuty Zychowicza, że tam ktoś na szczeblu centralnym, mi się wydaje, że tam tych UPowców było tylko 10 tysięcy, ale dołączała ludność ukraińska niezrzeszona w UPA i mordowała. No to tylko tyle. Proszę państwa, Wołyń pod okupacją niemiecką miał zarówno administrację niemiecką, jak i jednostki wojskowe. To nie były siły znaczące. Na tyle nie były one znaczące, że w 1943 roku już od drugiej połowy pod wpływem właśnie aktywności UPA wiele załóg niemieckich wycofywało się z terenu do miast, zostawiając miasteczka czy majątki, w których też przecież były załogi niemieckie, bez żadnej obsady. Niemcy zachowywali się wobec Polaków jako ofiar w bardzo różny sposób. Wiele zależało od tego, kto na danym terenie, jaki profil człowieka decydującego się znajdował, i w jakim stopniu byli Niemcy narażeni na jakieś straty. A więc tak, wykorzystywali Polaków do ochrony majątków i wtedy dawali im broń. Tworzyli tak zwaną polską policję, która składała się przede wszystkim z uciekinierów wymordowanych osiedli polskich. Dawali im broń i wykorzystywali ich do zbioru kontyngentów, do ochrony
swoich siedzib do konwojowania jakichś tam transportów. No i też do starć z UPA wtedy, kiedy w terenie, no na przykład odbywały się żniwa pod osłoną właśnie tego Schutzmannschaften. Tych placówek było według moich dawnych już obliczeń około 50 i służyło w nich około 1500 Polaków. I z punktu widzenia, z punktu bezpieczeństwa polskiego, to mogę powiedzieć, że w wielu miejscach to Schutzmannschaften ocaliło wiele żyć ludzkich. I mam w głowie taki list Polaka z miasteczka Aleksandria w powiecie Równe, który napisał do mnie, że gdyby nie Schutzmannschaften, to absolutnie wszyscy Polacy byliby wyrżnięci w Aleksandrii. Bo rzeczywiście no, są ślady prowadzonych tam walk przez nich w relacjach świadków. Proszę Państwa, jeśli chodzi o obronę Polaków, to wbrew temu, co można wysnuć ze wspomnień delegata rządu, to jednak cała obrona Polaków leżała w rękach Armii Krajowej. Nie przez wymyślone bataliony chłopskie, których na Wołyniu nie było. Ja mam przecież za sobą tysiące relacji. Nigdzie w żadnej relacji nie spotkałam jakiejkolwiek wzmianki o istnieniu batalionów chłopskich na Wołyniu. Nie wiem, pan profesor też chyba. Więc ochrona ludności polskiej to po prostu leżała w rękach okowców. I co mogli zrobić? Proszę Państwa, tak jak już Pan powiedział, no myśmy, nawet wtedy nie było nas 16% na Wołyniu. Byliśmy mniejszością rozproszoną w Morzu Ukraińskim, które to Morze Ukraińskie nas inwigilowało nieustannie. Właściwie cokolwiek robiliśmy, to oni o tym wiedzieli. I w tej sytuacji to, co zostało zrobione, to było maksimum tego, co można było w tych warunkach zrobić. Z perspektywy kilkudziesięciu lat, siedząc pod bezpiecznym dachem, w ogrzanych pomieszczeniach, będąc najedzonym i nie mając za sobą żadnego niebezpieczeństwa, proszę Państwa, można wymyślać, że Polacy na Wołyniu i ich struktury konspiracyjne nie zdały egzaminu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Jeszcze raz dziękuję Pani Ewie Siemaszko, obu Panom Profesorom za bardzo ciekawą dyskusję i zapraszam Państwa na następne spotkania. Dziękuję bardzo.